Witam. Dzisiaj pogadamy o zupełnie innym problemie, to znaczy mamy trackery obrotowe, uchylne, uchylno-obrotowe, jedno, dwuosiowe i tak dalej. Jeśli chodzi o trackery uchylne, to mogą być zarówno jedno, jak i dwuosiowe, ale mają pewien dylemacik do rozwiązania. To znaczy, co wtedy, kiedy ja nie wiem, gdzie jest środek, mam tracker na siłowniku, czyli środek jest mniej więcej w połowie wydolności siłownika. No, ale chciałbym wykryć wiatr i położyć się na płasko bezpiecznie. To można zrobić na dwa sposoby. Ja dzisiaj poopowiadam trochę o tych dwóch sposobach. Nie będziemy się koncentrowali o osi SN, czyli północ-południe, jeżeli mówimy o trackerze dwuosiowym, dlatego że tutaj jest bardzo łatwo. To znaczy, ja zawsze potrzebuję uzyskać pozycję krańcową północną na półkuli północnej i krańcową południową, jeżeli jestem na półkuli południowej. I to jest w zasadzie tyle, tak? Więc po prostu korzystając z krańcówki wbudowanej czy zewnętrznej, obojętne jak do tego podejdę, to zawsze po prostu mam włączyć silnik, pojechać na maks na daną pozycję i wtedy będę płaski, tak? Ale co innego jest w pozycji wschód-zachód, kiedy płaskość jest w środku siłownika, a nie na początku i na końcu. Na początku jest wschód, na końcu jest zachód. Mamy dwie procedury. Jedna wymaga dodatkowych czujników, ale jest dosyć dokładna, a druga nie wymaga dodatkowych czujników, ale warto, żeby tracker był dosyć szybki i wtedy jednocześnie mniej dokładny. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Jak to wygląda i o co chodzi z tymi czujnikami? No tutaj wyobraźmy sobie, że mam dwa czujniki, czy to indukcyjne, czy optyczne, czy jakiekolwiek magnetyczne. To pozycja płaska jest wtedy, kiedy mam po prostu dwa czujniki aktywne, tak? Czyli załóżmy, że przykryte albo włączone, jeżeli to jest po prostu wyłącznik. Pozycja uchylona w jedną stronę, to któryś z tych czujników po prostu jest odkryty. Ten lub ten, i wtedy wiem, w którą stronę jestem pochylony. I jeżeli ja wiem, w którą stronę jestem pochylony, to kiedy następuje zawianie wiatru, ja na to odpowiednio reaguję. Tutaj wtedy w konfiguracji ustawiam rodzaj trackera dwójeczka, czyli to jest dwuosiowy tracker. Przy jednoosiowym to jest jedynka, znaczy zero jest przy jednoosiowym, jedynka jest przy dwóch jednoosiowych, dwójka jest przy trackerze uchylnym w obu kierunkach, takim tak zwanym łamanym, niektórzy tak mówią. Wtedy, jeżeli ja ustawię ten parametr w ten sposób, no to ja mam T8 jako czas, który po prostu kontroluje mi takie podstawowe ustawienie, jak długo, ile potrzebuję czasu, żeby się wyważyć, tak naprawdę wypłaszczyć, nie? No i później ja ustawiam albo dziewiątkę, albo dziesiątkę, nigdy nie razem, bo w zależności od tego, na której półkuli jestem, no to ja potrzebuję pojechać na północ albo na południe. W naszej strefie północnej, jesteśmy w Europie, na tym T10 ustawiamy sobie jakiś czas, jaki siłownik potrzebuje, żeby przejść przez cały swój zakres. No i w ten sposób będziemy tutaj płascy. A jeśli chodzi o wschód-zachód, no to będziemy korzystali z tego czujnika i na podstawie tego czasu sobie będziemy pracowali. Jeszcze raz powiem, o co chodzi z tym trackerem i jak działa ten czujnik z tym trackerem, tak? Uchylny, czyli on się uchyla do mnie, tak jak teraz na mnie patrzy, może się położyć na płasko. I teraz jest ta pozycja płaska, bezpieczna, której ja oczekuję, ale oczywiście on może też startować na przykład na początek dnia, on tak wygląda, w środku dnia tak wygląda, na koniec dnia tak wygląda, więc on pracuje w taki sposób nie do końca czytelny bez tego sensora. Ja nie będę wiedział, czy on jest, w którą stronę jest pochylony, a skoro nie wiem, w którą stronę jest pochylony, to nie wiem, w którą stronę silnik włączyć. Nie? I dlatego mam z tym problem, dlatego chciałbym ten problem rozwiązać. I teraz załóżmy, że stoję gdziekolwiek, tak jak na przykład teraz. Wiem, że jestem pochylony, bo mam czujnik, i to mi pozwala na to, żebym wiedział, w którą stronę załączyć silniki. No i co ja teraz zrobię? W pierwszym kroku odpalę sobie silnik, wiem, w którą stronę, tak, no bo mam czujnik. No więc jadę tak długo, aż oba czujniki będą aktywne, temat zamknięty, jestem wypłaszczony w pozycji wschód-zachód. No i to pozostaje mi tylko w tej chwili włączyć silnik, tak, żebym się wypłaszczył i po temacie, nie? To jest tyle, jeśli chodzi o ustawienie pozycji płaskiej, jeżeli stosuję czujniki. Co jeśli nie mam czujników, nie mogę mieć czujników albo cokolwiek? No, też to zaimplementowaliśmy. To jest też jakieś tam rozwiązanie, więc się z Wami podzielę. W tych najnowszych wersjach sterowników, to znaczy styczeń 2023, firmware pozwala na tą zmianę. We wcześniejszym firmware tego nie było. Ustawiam pozycję TRCV na czwóreczkę. No i wtedy. Czas 7 wykorzystywany jest do tego, żebym tam wbił całkowity czas przejścia siłownika.
czyli całkowity czas rozłożenia lub złożenia siłownika, to jest ten sam czas, jakby nie było, dlatego że ja potrzebuję załączyć silnik. Nieważne gdzie jestem, może nawet jestem bardzo pod koniec dnia i wtedy na zachodzie, to ja potrzebuję cały ten czas wtedy włączyć ten silnik tak długo, aż dojadę do bazy wschodniej. Dopiero wtedy, kiedy ja dojadę do bazy wschodniej, przechodzę do czasu T8, uruchamiam silnik w kierunku zachodnim tak długo, żeby dojechać do pozycji płaskiej. Ja zaraz wam to pokażę, o co chodzi, i to jest bardzo ważne. Tutaj ten czas musi być równy połowie tego czasu, T7 w zasadzie. Ale powinniśmy być tutaj dosyć dokładni. No i później T9 albo T10 w zależności, nie dwa razy, albo ten ustawiamy po to, żeby nam się trackerek wypłaszczył. No i o co chodzi? No mamy sobie, stoimy trackerem gdziekolwiek, nie mamy tego czujnika, no więc ja muszę znaleźć jakąś bazę. I włączam ten silnik na wschód. Ja sobie będę jechał na ten wschód. Mimo to, że ja w tej chwili w pewnym momencie wyłapię pozycję płaską, to ponieważ nie mam czujnika, nie wiem, czy jestem płaski, więc ja mimo wszystko muszę pojechać do bazy. Muszę pojechać do bazy, do całkowitego wschodu. Wtedy od tego wschodu załączę silnik na ten czas T8 tak długo, na tą połowę czasu, żeby być wypłaszczonym. I wtedy ja mniej więcej jestem w tej pozycji. To jest, powiedzmy, że wystarczające w większości przypadków. Jeżeli nie możemy założyć czujnika, spokojnie możemy do tego podejść. No ja jednak rekomenduję, żeby pracować nad tym czujnikiem. To nie jest jakieś strasznie skomplikowane, ale na pewno dodatkowy element, tak? Więc coś tam wymaga od nas, żebyśmy popracowali nad tym. Także to tyle, co chciałem wam dzisiaj poopowiadać. Mamy w sumie już teraz wszystkie możliwości, jakie sobie zażyczyliście. A jak macie jeszcze jakieś potrzeby, dawajcie.